Przez wiele lat pracowałem w branży reklamowej. Wiem, jak to działa. Reklama apeluje do najprostszych mechanizmów, które posiadacie, do emocji. Każdy z kandydatów chce, żebyście go polubili, żeby kojarzył się z dawaniem prezentów, z uśmiechem, z czymś miłym, sympatycznym. I dla większości ludzi to wystarcza. Na tej podstawie decydują, kto ma zarządzać ich pieniędzmi. Ich wspólnym majątkiem, takim jakim jest miasto. Chcę dziś wykorzystać swoją wiedzę marketingową i doświadczenie, by powiedzieć Wam, że jesteście więcej warci niż ci, którzy decydują pod wpływem emocji. Chcę Wam powiedzieć, żebyście żądali od kandydatów więcej, żeby udowodnili, że mają kompetencje, że mają wizję nowej jakości zarządzania naszym wspólnym majątkiem. Wzywam kandydatów, by potraktowali wyborców poważnie, by udowodnili, że się nadają, a nie mydlili nam oczu wzbudzaniem sympatii. Publicznie zarzuciłem wam, kandydaci, że się nie nadajecie. Zróbcie coś z tym. Przekonajcie ludzi, że nie mam racji. Chyba, że nie macie nic do powiedzenia.